Witam na kanale Kulturalnie z koronawirusem. W dzisiejszym odcinku rozstrzygnięcie zagadki muzycznej w konkursie wiedzy o kulturze, podsumowanie konkursu na najpiękniejszą choinkę bożonarodzeniową oraz nowość z koronowskiej sceny rapowej. To co? Jedziemy! Na grupie MGOK Online zagościła zima. Nam posłużyć do zimowej albo i karnawałowej dekoracji pokoju. Polecam. Bracia wcale rodzinnych uprzejmości nie wykazywali. Dlatego, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to ulepcie bałwana. I drugą łapkę jeszcze przynieś. Super. A więc zachęcamy wszystkie dzieci do wykonania takiego bałwanka w ferie. A kiedy bałwan będzie gotowy, to dołączcie do grupy MGOK Online, bo tam znajdziecie mnóstwo pomysłów na zimowe zabawy. W ostatniej zagadce muzycznej wasze zadanie polegało na podaniu tytułu klipu, którego fragment prezentujemy. Prawidłowa odpowiedź to Gangsta's Paradise, singiel rapera Coolio, wydany w sierpniu 1995 roku. Utwór znalazł się na ścieżce dźwiękowej filmu Młodzi Gniewni. I ciekawostka. Sample w utworze zostały zaczerpnięte z piosenki Stevie Wondera Pastime Paradise z 1976 roku. A zagadkę rozpracowała pani Agata i specjalnie dla niej rozmarzony Coolio. Konkurs na najpiękniejszą choinkę bożonarodzeniową jest kolejnym konkursem zorganizowanym w okresie bożonarodzeniowym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie. Zadanie polegało na sfotografowaniu świątecznego drzewka i umieszczeniu zdjęcia w komentarzu do postu konkursowego. Laureaci otrzymują 3 misie wspierające akcję charytatywną Fundacji TVN Nie Jesteś Sam. To jest Gosia. Ma super moce i pomaga dzieciom. A to Magda, miś, który utuli każdy kłopocik. Nie przegap okazji, pomagaj! Podaruj misia komuś, kogo kochasz i wesprzyj podopiecznych Fundacji TVN. A oto laureaci. Miejsce trzecie, Klaudia Burkiewicz. Miejsce drugie, Kinga Żerda. I miejsce pierwsze, Brian, Aleksander i Ksawery Kaźmierczak. Gratulujemy. A teraz zapraszam do wysłuchania fragmentu najnowszego utworu koronowskiego rapera Chrisa, Dżungla Życia. Jestem w pisaniu gotem, lecz słabo nie miał cię.
pokazuje pasur jak tygrys w sawannie. Ty jedynie w wannie pełnej łez i potu, bo widzisz, że Chris jeden z lepszych kotu. Moje teksty nie zdjęcia, nie rzucam ich w ramy. Wejdź mał ponad drzewo, prostuj banany. Mówisz banalnie, pisze, przemyśl to chłopak. Gdy biegnę w zakręcie się kładziesz jak antylopa. Pustynia, gdzie wyrosłem, nauczyła wiele. Uśkiesz, gdy będą poić hajsu portfele. Znam jej jedną hienę, w sumie to znałem. Najpierw trzymała się stada, a potem była śniadaniem. Patlinożercy czekają, aż będzie okazja. Na łatwe zyski, miski fałszu inwazja. Na pustkowiu tych kamienic nie jeden był mi bratem. Teraz porzucił mamę i tatę, ma kratę, bo latał z tematem. Teraz ma kratę, bo latał z tematem. Dżungla życia to miejsce dla walecznych tygrysów, ale też dla tych, co sztylet chcą być po cichu. Link do całego utworu umieszczam w opisie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. The money and the power. Minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking. What's going on in the kitchen? But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.